Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym budynku, który kiedyś było gospodarstwo rolne, prawdopodobnie. Tyle z niego zostało. Na całym terenie było masa szklarni. W chwili obecną zostały tylko kilka budynków, które no, w sumie walą się same. Kilka razy musiały być już podpalone. Nie licząc tego, że się same walą. Zobaczmy, tutaj ominęliśmy jeszcze jedno pomieszczenie. Tutaj musiała być na dopełnienie łazienka. Bo są jeszcze pozostałości po płytkach. W sumie kawli już nie ma. Zostało się po stelażach. Były zabudowy. Farba odpada. Tutaj nawet jakiś piec był. Chyba, bo komin jest. Musiała być jakaś część biurowa, z tego co widzę, bo tak jak mówię, były tutaj nawet sufity podwieszane. Jakieś pozostałości, które poprzynosili już ludzie. Tutaj też jakaś kanciapka czy coś. Tutaj już niestety jest jedna wielka dziura. Spróbujemy przejść do innych budynków, ale niestety z tego co udało mi się przed chwilą zauważyć, są w trakcie rozbiórki. Nie wiem czy uda mi się do nich dostać, bo widzę tam dobra, mamy kolejną część budynków, do której udało mi się dostać. Tamtej części przed nami już nie ma. Zostały tylko jakieś kominy, kawałki kominów. Tutaj też zbyt dużo nie ma. Były to jakieś hale. Nieduże hale. Jest ich tutaj kilka. To ostatnie, co w sumie zostało. Są one dość mocno zniszczone i prawdopodobnie idą do, tak jak mówiliśmy wcześniej, wyburzenia. Są tutaj jakieś pozostałości opon. Tutaj coś było. Kawałki luksferów jeszcze są. No i jest kawałek lampy. Mam jeszcze jakieś pomieszczenie nieduże. Zobaczmy co to jest. Dziury w dachu. Kawałek chyba łazienki, bo są płytki na podłodze. Przejdziemy do następnego kawałka hali. Hali, z której też już w sumie dużo nie zostało. Na pewno są kanały. Jest bardzo prawdopodobne. Tu były naprawione jakieś samochody. Okay. Mamy kolejną część hali. Nawet została część wyposażenia. Kalendarz z 2006 roku. Motorowe drzwi.
i kanał, więc można wnioskować, że był to warsztat. Tam mamy czynną część. Za oknem są magazyny jednej z firm, więc będziemy musieli zaraz się stąd ewakuować. Przejdziemy kawałek dalej. Tu mamy jeszcze jakieś filtry, stoły, fotele, elementy półek. Nawet co dziwne, ostały się kawałki rur, więc no miarze jeszcze nie dopadli tego budynku. Przejdziemy dalej. Zobaczymy, co jest dalej. No i tutaj mam tą środkową halę. A tu reszta tych budynków jest zamknięta. O, jakiś lód. Jedne wielki syf, jakieś części samochodowych pełno. No i tu nic nie ma. Więc na dzisiaj niestety kończymy.